Halo? No i co ty w mordę pierdolony, babusie, co ty? W chuja lecisz ze mną, czy się za własnym kurwa? Znowu te reklamy. Witajcie, z tej strony Kamil z kanału Kamil. I dzisiaj powracamy do tematu jednego z największych raczy z Ktuby ostatnich lat. To nie Ela Gavin, to nie Kaudeliza, to inna parka, która jest bardzo toksyczna. I znacie ją bardzo dobrze. Psycho Couple, czyli toksyczny, wieczny student dziadek Goblin. I młoda modelka z syndromem sztokholmskim, która daje się obrażać. Miłość jest ślepa. I ja też chcę być ślepy, patrząc na nich. Stali się sławni po tym filmie, gdzie są sobie mordy, niby poradnik całowania, a później te swoje serie anti-hate oraz paleta pytań, gdzie bronią ludzi, którzy w internecie naprawdę zasłużyli sobie na publiczny lincz, tak jak na przykład Seksmasterka, którą bronili, że to jest niby kanał edukacyjny, a tak naprawdę Seksmasterka to albo się negliżowała, albo była ubrana w jakieś neonowe gówno i pokazywała takie rzeczy edukacyjne, jak na przykład co kształt twojej dupy mówi o twoim charakterze. No sorry, jeśli uważacie to za edukację. To naprawdę, powinniście uczyć się w szkole disco polo na Podlasiu. Te osoby zasłużyły na lincz, ale nie na hejt. Trzeba mieć klasę i pokazać dojrzałość, nie hejtować. Wracając jednak do tematu. Dużo osób nagrało filmy krytykujące i komentujące zachowanie Psycho Couple na internecie. A Psycho Couple nic sobie z tego nie robiło, uznało to za hejt i tylko usunęło możliwość komentowania i zaczęło grozić pozwami. Zaczęli grozić pozwami Narcyzowi, który nagrał na nich diss. A diss to fikcja literacka, tak jak książki, tak jak inne utwory muzyczne. Więc dzisiaj popatrzymy sobie na relacje na Instagramie, gdzie Kamil z Psychokubki mówi o hejterach. Jak ktoś do nas pisze, wyrażam swoją opinię, to nie jest hejt, to uwierzcie nam, że w 90... Praktycznie za każdym razem to jest hejt. Praktycznie za każdym razem to jest hejt, albo jakaś chamska uwaga. Albo jakaś taka niefajna bardzo krytyka. Więc co to jest opinia? Jak powiem, że wasz kanał jest głupi, to jest moja opinia. Chamska, ale szczera. Jak powiem, że masz ujebany stół, to jest chamska uwaga i możesz posprzątać. Jak powiem, że wasz kanał jest żenujący i podam argumenty, czemu jest żenujący, to jest to konstruktywna w miarę krytyka. To jest jak rozprawka, jest teza i są trzy argumenty. I na tym opiera się krytykowanie i komentarii w sumie praktycznie. Jeśli ciebie nie uczono, co to jest rozprawka na polskim, to mi naprawdę przykro, ale Ola jest młodsza ode mnie, więc powinna tak szczerze mówiąc wiedzieć. Zakładając, że chodziła do szkoły. Konstruktywna krytyka. Kto wymyślił to określenie? Kto to wymyślił? Konstruktywna krytyka. Może wymyślił to ten karton soku. Może to wymyślił jakiś dziennikarz albo krytyk filmowy. Nie wiem. Ale jak mówisz, to kto robi źle i podajesz, jak to naprawić, to jest to konstruktywna krytyka. A to, czy ktoś sobie weźmie to do serca i coś zmieni, to już tej osoby sprawa. Są różne rodzaje krytyki, jak empiryczna, merytoryczna, ale na zdrowy chłopski rozum podam ci to najprościej cacy na tacy. Jest krytyka, która błędy wytyka. Jest krytyka ostra, która oprócz wytykania błędów ma szpilę, żeby ta osoba to zapamiętała. Jest konstruktywna krytyka, która pomaga naprawić dane błędy. Jest też krytyka pozytywna, która pomimo wyciągania błędów pokazuje też te dobre strony danej osoby. I tak czy siak, w krytyce pozytywnej werdykt jest pozytywny. Czego nie można zrobić patrząc na wasz kanał, ponieważ wasz kanał jest, no, żenujący i nigdy nie dostanie pozytywnej recepcji. Krytyka sama w sobie jest dość negatywnym słowem, prawda? Ma negatywny wydźwięk poprzez utarte schematy na YouTubie, gdzie jest commentary, które krytykuje zawsze rzeczy złe. Ale można też skrytykować coś, żeby werdykt był dobry. Chociaż nie trzeba. Wtedy to będzie krytyka pozytywna. Kolejna bzdura, której nie lubię, jak ktoś pisze i co ktoś uważa, jeżeli chodzi o to, że jeżeli coś w internecie robisz, to musisz być nastawiony na to, że ktoś to skomentuje, że ktoś cię skrytykuje, że ktoś cię może obrazić. Musisz jakby wiedzieć, że coś takiego może się wydarzyć i liczyć się z tym. Dziaduś, nie wypluj sztucznej szczęki, jak tak pieprzysz. Wszystko, co publikujesz w sieci, zostaje w sieci, a ty jako osoba publiczna powinieneś o tym wiedzieć. Zakładając, że jesteś osobą, która coś osiągnęła, jakąś rozpoznawalność,
powinieneś być naprawdę na to przygotowany. Każdy, kto się z tym, co robisz, nie zgadza lub uważa, że to jest manipulujące czy krzywdzące, ma prawo wydać opinię, jaka ona by nie była. Ty musisz to zdzierżyć i przyjąć to do siebie. Tak ten świat działa, a ty robisz z siebie moralizatora narodu i bohatera tragicznego. Lecz jedyne, co jest tragiczne, to twoje filmy z dziewczyną i to, co publikujesz w sieci. Na przykład Antihate czy Paleta Pytań, gdzie bronicie osoby, które produkują rzeczy ogłupiające, czy szkodliwe, czy po prostu nietaktowne. I przykład to na przykład Chmielarek. To ja mam uważać, że jak ty wychodzisz na ulicę i komuś ci nie spodoba, jak wyglądasz, to może dać ci w pysk. No bo przecież ma prawo mu się nie spodobać to, więc niech ci da w pysk. Niech cię zwyklina, bo przecież może tak zrobić. No nie, to będzie okej. Okay. Może wyrazić swoją opinię. Co? Od kiedy przemoc fizyczna to opinia? I czy ty porównałeś skomentowanie, czego ktoś robi źle, do przemocy fizycznej i uszkodzenia ciała? Oh boy! To naprawdę przyda się psychiatryk. Oczywiście można komuś powiedzieć, że coś się nie podoba, ale nikt ci nie każe podejść, uderzyć albo no podejść i powiedzieć, że wyglądasz brzydko. Bo taka osoba może z ciebie wystraszyć, pomyśleć, że jesteś idiotą. Ty w sumie by się nie pomyliła. Nie trzeba też drzeć japy na ulicy, że coś ci się nie podoba. Krytyka, hejt i opinia to są kompletnie różne rzeczy. Kompletnie. Tak, ale w waszym słowniku ich prawdziwe definicje oznaczają to samo. Hejt! A za krytykę i opinię uważacie słowa pochlebne skierowane w waszym kierunku. No sorki dziadzia, ale jak chcesz, by ktoś ci bił Niemca po hełmie, to podam ci parę stronek i pojedziesz z automatu. Blokujecie komentarze. Mamy w większości na naszych mediach społecznościowych komentarze, nie, w sumie tak, na YouTubie wyłączone, na TikToku dla osób, które my obserwujemy i które nas obserwują, na Instagramie to samo, czasami sobie włączone, nie, teraz mamy włączone w ogóle, więc jest luz. I wy mówicie, że was hejt nie obchodzi? Oh boy, przecież jesteście osobami, które robiły serię anti-hejt. Naprawdę, jakby nie ruszało, to by tej serii nie było, nie byłoby palety pytań, nie byłoby połowy waszego kanału i tej całej atencji. Nie byłoby tego waszego Instastory i nie nagrywałbym tego filmu. I teraz pewnie ludzie się do mnie przyczepią. Ty, James, przecież ty sam usuwasz komentarze. No, istnieje takie coś jak zbanowane słowa i u mnie te słowa to ostre wyzwiska oraz przekleństwa, ponieważ chcę, żeby moja sekcja komentarzy była w miarę profesjonalna. Wtedy te komentarze trafiają do sekcji zwanej do sprawdzenia i wtedy mogę te komentarze albo opublikować, albo usunąć. Usuwam te komentarze, które są hejterskie, a zostawiam te, na które mogę odpowiedzieć w takim programie jak Przegląd Tygodnia. Albo odpowiedzieć jakoś w komentarzach. Mogę też z nich coś wyciągnąć. Jak widać, ja mam dość zbalansowane podejście w porównaniu do psychokupek, które są naszymi osławionymi gwiazdkami tego odcinka. Dostajemy wiadomości typu włączcie komentarze, nie możecie ukrywać się przed krytyką. A co mnie obchodzi wasza krytyka? Co mnie obchodzi to, że ktoś będzie mnie krytykował? Bardzo cię obchodzi krytyka, ponieważ robisz serię anti-hate i paletę pytań oraz tą relację. Polecam wam przewinąć ten film do tyłu, do poprzedniej wstawki jego i przesłuchać, co mówiłem jeszcze raz. Idealnie się wpasuje. Jeżeli masz ochotę mnie oglądać, to mnie oglądaj. Jeżeli nie masz ochoty mnie oglądać, to idź sobie do kogoś innego. I tyle. Dobra, pakuję się i idę do kogoś innego. Czy ty powiedziałeś mnie oglądać? Ola, ona nie jest częścią kanału, nie istnieje, prawda? To nie jest Psycho Couple, tylko Psycho Stary Dziad, prawda? My do nas zapraszamy osoby, które są fajne, które są miłe, które są uprzejme. A tą resztę bardzo dziękujemy, ale nie, nie chcemy was. Idźcie sobie gdzie indziej, dzięki. Ale sami nie jesteście tacy mili, fajni i uprzejmi, co przed chwilą pokazałeś. Właśnie w tej wypowiedzi, której chciałeś powiedzieć o miłych i uprzejmych ludziach. Wiesz, że nawet ktoś, kto jest taki, ma prawo skrytykować cię. Na przykład byś poprawił, czy wziął coś jako nowy pomysł. Bo może zależy mu, żeby ulubiony jego kanał nie upadł. Chociaż wątpię, że jesteście kogoś ulubionym kanałem. Tylko pokazuje, że ty masz wywalone na swoich własnych widzów. Samo blokowanie
opcji komentowania pokazuje to, że masz gdzieś tych, co was oglądają. Nie macie z nimi żadnych interakcji, które by sprawiły, że ludzie przychylniej by podchodzili do oglądania was. Wydawalibyście się wtedy bardziej ludzcy, bardziej przystępni, bo na ten moment przez ciebie robicie z siebie jakichś roszczeniowych celebrytów, co fochają się jak rozpieszczone bachory, bo ktoś powiedział, że coś, co robicie, jest nie najlepsze. Twórca na YouTube nie istnieje bez widzów. Widzowie tworzą kanał w połowie oraz bez ich opinii, która pomaga budować ten kanał. Oraz iść na kompromisy podczas ulepszania kanału, by widzom oglądało się to przyjemniej, ponieważ nie każdemu się da dogodzić. Ale nie obchodzi mnie krytyka osób, które są dla mnie całkowicie obce. Skąd ja mam wiedzieć, czy ty na przykład, ty, który mnie krytykujesz, czy ty nie jesteś złą osobą? Czy ty na przykład, nie wiem, kurczę, może kogoś bijesz? Może, nie wiem, bijesz swoich bliskich? Czy robisz jeszcze gorsze w ogóle rzeczy? Ja mam się ciebie słuchać? Ty jesteś serio taki głupi, czy udajesz? W sensie, nie musisz znać każdego, ale to są twoi widzowie, więc powinieneś brać pod uwagę to, co mówią, by mieć często dobre uwagi na temat filmów, których możesz użyć, by polepszyć kanał. W sensie, użyć uwagi, nie użyć filmów. Poza tym zgrana grupa widzów plus twórcy to coś, co trzyma kanał i dzięki temu kanał rośnie. Dzięki temu czujesz się lepiej, bo wiesz, że masz do kogo nagrywać. I mówię to do was też, moi 540 widzów. Dziękuję wam, że mam jak dla was nagrywać, tak szczerze mówiąc. Bo jakby was nie było, to bym stracił już ten zapał, stracił motywację. Wracając do Kamila, nie musisz być kimś, kto wie wszystko o wszystkich. To tak się nie da, plus to jest trochę creepy. No i to nie tak, że każdy to naprawdę zła osoba, która bije ludzi, jak ty to mówisz. I dochodzimy teraz do tego miejsca, gdzie muszę naprawdę powiedzieć, że branie zdania ludzi pod uwagę to nie jest słuchanie się ich. To jest po prostu branie ich zdania pod uwagę, że ktoś powiedział i ty to wiesz. Masz myślenie dziecka, które jest rozpieszczone, dziadziusiu. Nie mówiąc, że lecicie na atencję, co się gryzie z brakiem interakcji z ludźmi. Takie zachowania mają też inne osoby, jak na przykład Klaudia Liza czy Kara Gawin. Osoba, która ma fajne życie, która miała fajne dzieciństwo, która miała taką bliskość od rodziców, która była dobrze wychowana, nie będzie hejtowała. Nie ma takiej opcji. Ta osoba nigdy nie nagra filmu, w którym się z kogoś wyśmiewa. Tak po prostu nie będzie. Tak mówi psychologia. A to jest jedna z największych bzdur, jakie możecie usłyszeć na polskim internecie. Właśnie największymi hejterami oraz najbardziej toksycznymi ludźmi są ci z dobrych domów. Rozpieszczone bananowe dzieci, które uważają, że im się należy bez starania się o to. Oczywiście nie wszyscy potrafią się wyśmiewać z tych, którzy mają gorzej. A ci z gorszych rodzin też potrafią być patusami, chociaż to są już bardziej ekstremalne przypadki. Ale tak czy siak, połowa osób z gorszych domów i rodzin potrafi starać się, by osiągnąć coś. I wie, że jest tak zwane doświadczenie. Takie osoby są bardziej wyrozumiałe wobec innych, bo sami przeszli dużo i potrafią współczuć komuś oraz postawić się w czyjejś sytuacji. Po tobie widać, że jesteś takim właśnie rozpieszczonym, bananowym dziadygą, co mogę jeszcze potwierdzić tym, co sam mówiłeś na live'ie. Ola ma ci kupić kompa, bo ty nie robisz i wziąłeś właśnie sobie urlop dziekański na studiach, żeby robić sobie tam filmiszki na YouTubie. Chciałem tylko powiedzieć, że mówiłem o tym rok temu w drugim filmie o Psycho Couple, ponieważ ten live był około rok temu. I mogę też dodać to, że na jednym z live'ów powiedziałeś, że ktoś jest trolem, bodajże okiem Fabiana. Co tylko pokazuje, że no właśnie ty jesteś dobrym dzieckiem z dobrej rodziny, dobrze wychowanym hejterem. Proszę cię, nie bądź pierdolonym hipokrytą. Oczywiście, że pojęcie takiej właśnie chamskiej krytyki hejtu bierze się stąd, że na przykład nasi rodzice, wasi rodzice, mówię tutaj do tych osób, które hejtują, odzywali tak się do siebie, że słyszycie to u swoich rówieśników, że słyszycie to u osób, które są influencerów, którzy są popularni, którzy powielają, że coś takiego jest okej i myślicie, że tak jest okej. Nie, to nie jest okej. Ale wy to nie dajecie ludziom złego przykładu, no nie? Na przykład pokazywanie dzieciom, jak ssiecie sobie mordy. Co to za gawinizmy? Nie spekuluj, dziadku. Poza tym osoby, które słyszały kłótnie rodziców i ich wyzwiska, nie chcą na pewno w przyszłości zostać takimi osobami jak ich rodzice, by się kłócić i sprawiać komuś przykrość i ból. Nie dać komuś tego zła,
które same otrzymali w życiu. Zło jest złe. Oni o tym wiedzą, więc nie chcą nikogo ranić. Chociaż każdy rani każdego w jakiś sposób i trzeba wiedzieć, dla kogo się cierpi i dla kogo warto cierpieć. To jeszcze jedna rzecz do tych osób, które tak bardzo lubią nagrywać o innych. Mówię tutaj o tych hejterach, którzy uważają się za kanały komentarzy w Polsce. Uważam, że takiego kanału w Polsce nie ma. Są tylko kanały zajmujące się hejtem i krytyką. Więc dla mnie to są kanały hejtari. Dziadziu, nie bulwersuj się tak, bo ci rozrusznik serca jebnie. Kanały komentarii mają komentować i krytykować oraz dawać nowe światło na daną sprawę oraz tworzyć opinie. Najczęściej wytykają błędy, czyli filmy mają negatywny wydźwięk, ale takie kanały to niekoniecznie hejt. Jeśli ty nie potrafisz zdzierżyć tego, że ktoś ma, no, niepozytywną opinię o tobie, to może zamknij kanał. Tak samo jak nie przyjmujecie do wiadomości istnienia prawa cytatu, które pozwala ludziom wziąć wasz film, umieścić go w opisie, link do niego, umieścić wasz film w filmie jako potwierdzenie prawdziwości argumentów twórcy. I to sprawia, że te osoby nie kradną. A teraz najmocniejszy dowód na to, że Kamil z Psycho Kupki to najbardziej toksyczny hipokryta, ponieważ powiedział: nagrywanie filmu o kobiecie w ciąży i wyciąganie po prostu jakichś rzeczy tylko i wyłącznie dla waszego fejmu, dla subów, dla wyświetleń, dla pieniędzy. No, mam ochotę użyć niecenzuralnych słów, ale jest naprawdę, jest ogromnym, bardzo niefajną rzeczą, bo kobieta w ciąży potrzebuje po prostu mega spokoju. A potem? Nie nagrywajcie na TikToku filmów codziennych z Oli Brzuchem. Nie, hit. Dlaczego? Będziemy nagrywać, dlatego że jest to dla nas też dodatkowa pamiątka. I Oli Brzuch się zmienia. W tym momencie zmienia się bardzo powoli, ale się zmienia. I mamy ochotę nagrywać i będziemy. Stresujesz ciężarną kobietę, która potrzebuje spokoju i balansu. Nie powinna też pić. A ty jej niedawno podarowałeś w prezencie wino. Jeśli nie chcesz, by Ola to była Jola Patola, to może skasuj kanał naprawdę. Bo pomimo tego, że ona się na wszystko zgadza, to mi się przykro robi. Jak widzę, jak robisz z jej ciąży kolejny powód, by nabić sobie wyświetlenia na kanale, który naprawdę dominujesz. Tak czy siak, to by było na tyle z relacji na Instagramie, więc przejdźmy do podsumowania, a dokładnie je ominmy. Ponieważ nie ma sensu mówić, że oni są złym przykładem i nie są potrzebni na YouTubie, bo zło jest złe i tak dalej. To są rzeczy oczywiste i to już wiemy. Więc na tym ten film zakończę. Morał z tego jest taki, że Kamil z Psychokupki jest toksycznym hipokrytą, który nie potrafi zrozumieć, że robi błędy i nie lubi słuchać, że je popełnia. Jest to zakochany w sobie stary frędzel. Woli zamknąć się na świat i krzyczeć na wszystko. Jeśli chcecie osiągnąć cokolwiek na tym świecie, nie bądźcie tacy jak on. Ani nie bądźcie tacy jak ja, nie nagrywajcie filmów w nocy, bo później wam się zegar biologiczny przestawi. Ja kończę. Zostawcie coś tam na dole po sobie. Cześć!